Lekcja siódma, podatek akcyzowy i podsumowanie. Na początek krótka powtórka wiadomości. Znasz już szkodliwy podatek dochodowy PIT i CIT oraz potrzebny podatek od towarów i usług VAT. Poznałeś także składki ZUS i zdrowotne, czy inaczej nazwane podatki. Wiesz, że pół roku pracujesz na państwo, zanim zaczniesz pracować na własną rodzinę. Niestety, to nie wszystko, co oddajesz państwu. Dziś zajmiemy się podatkiem akcyzowym oraz porozmawiamy o zasadności podatków. Akcyza jest podatkiem pośrednim, nakładanym na niektóre dobra konsumpcyjne, z założenia, aby ograniczyć ich spożycie, np. alkohol czy papierosy, lub ze względu na wysokie zyski ze sprzedaży towarów o wysokiej konsumpcji, np. paliwa. Akcyza na wyrobach tytoniowych dochodzi do 70% ceny. Jest to podatek potrzebny, o ile nie jest nadużywany przez rząd. Obłożenie podatkiem ma za zadanie zmniejszyć popyt na wybrane produkty, zazwyczaj szkodliwe używki. Dlaczego jest to logiczne? Ponieważ ludzie korzystający dużo z używek świadomie niszczą swoje zdrowie, co niesie za sobą częstsze korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej, dlatego powinni więcej się do niej dokładać. Tak, aby w razie braku pieniędzy na służbę zdrowia można było ją dofinansować z puli ogólnej, którą wspiera właśnie akcyza. Rząd, podwyższając lub tworząc nowe składki i podatki, stara się nam wmówić, że wcale tak nie jest. Szczytem takiego kłamstwa lub niewiedzy wykazał się poseł Janusz Kowalski, który na antenie TVP oznajmił, że akcyza to nie jest podatek, tłumacząc się z tego, że głosował za jej podniesieniem, pomimo iż obiecał nigdy nie głosować za podniesieniem podatków. Zacytuję pierwsze zdanie z ustawy o akcyzie. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym. Taka niewiedza lub celowe publiczne wprowadzanie w błąd ludzi przez posła RP powinno być piętnowane. Podsumowując temat podatków, musimy jasno przyznać, że część z nich jest niezbędna i potrzebna do funkcjonowania państwa. Państwo musi istnieć i powinno zapewniać m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne obywatelom oraz infrastrukturę drogową i kolejową. Dlatego musimy płacić podatki. Niestety, duża ich część działa destrukcyjnie na gospodarkę. Podatki powinny być celowe, proste i niskie, na tyle, aby nie opłacało się ich unikać. Niestety, w naszym kraju podatki są wykorzystywane przez rządzących, aby zabierać ludziom zamożniejszym, których jest mniej, i kupować za ich pieniądze głosy tych uboższych, których mamy w kraju oczywiście więcej. Niestety, politycy nie mówią, że właściwie każdy podatek jest przerzucalny. Oznacza to, że na przykład podatek cukrowy nałożony na bogatego producenta zostanie zapłacony przez biednego konsumenta. Ale jak to możliwe, można zapytać? Ponieważ producent podniesie cenę o wielkość nałożonego podatku. Kolejny przykład: podniesienie akcyzy na paliwo. Nie dość, że odczuje to zwykły obywatel, bo drożej zapłaci za paliwo, dodatkowo wzrosną koszty transportu, a co za tym idzie, właściwie wszystkich produktów transportowanych samochodami na terenie Polski. Mitem jest wysokie opodatkowanie bogatych, ponieważ oni mają pieniądze na doradców podatkowych i przerzucają podatki na tych biedniejszych, zmieniają rezydencję podatkową lub dostosowują swoje firmy tak, aby wykorzystać luki podatkowe. Dlaczego podatki nie powinny być wysokie? Odpowiedzią jest krzywa Laffera. Spójrzcie na diagram. Według tej teorii i praktyki obserwowanej na całym świecie, do pewnego momentu wraz z podniesieniem podatków wzrastają wpływy do budżetu, ale tylko do pewnej wartości granicznej. Po jej przekroczeniu, mimo dalszego opodatkowania, wpływy maleją, a państwo ma coraz mniej pieniędzy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ podatki są tak duże, że nie opłaca się ich płacić. Następuje zmniejszenie motywacji do podejmowania pracy i działalności gospodarczej. Zwiększenie skłonności firm do ukrywania swoich dochodów i wchodzenia w szarą strefę. Zwiększenie skłonności zwłaszcza dużych przedsiębiorców do przeniesienia całości lub znacznej części czynników produkcji za granicę, gdzie opodatkowanie jest korzystniejsze.
duże opodatkowanie zniechęca do zakładania firm już przy poziomie 50-70%, właściwie ustają wszelkie bodźce do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Po co pracować, jak większość trzeba oddać? W ten sposób przestaje istnieć przedmiot opodatkowania i pieniądze z podatków wpływające do budżetu mają wartość znikomą. Doprowadza to do pełnego socjalizmu, wyniszczenia gospodarczego i bankructwa społeczeństwa. Wszyscy mają równe nic, poza garstką partyjniaków. Podatki należy płacić, ale ważne jest, aby wybrać taki rząd, który zagwarantuje mniejsze wydatki państwowe, obniży lub zlikwiduje podatek dochodowy, ponieważ dzięki temu społeczeństwo zacznie się bogacić. To z kolei pociągnie za sobą poprawę jakości życia nas wszystkich. Społeczeństwo, któremu nie brakuje pieniędzy i zaspokaja swoje życiowe potrzeby, zaczyna dzielić się z innymi, co jest kolejnym pozytywnym aspektem obniżenia podatków i pozostawienia kapitału w rękach ludzi. Przemyśl samodzielnie, czy gdybyś miał większe dochody zapewniające Ci wszystkie potrzeby, nie zyskałbyś jednocześnie większej chęci do dzielenia się dobrami materialnymi z tymi, którzy akurat ich potrzebują? Zapraszam na kolejną lekcję, subskrybuj i lajkuj po więcej wiedzy.